Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie na rozważaniu Słowa Bożego na dziś, na ten Wielki Poniedziałek. Słowo Boże dziś wprowadza nas w Boże szaleństwo, wielkie szaleństwo, jakie dokonuje się, gdy Jezus odwiedza dom Łazarza Marii, odwiedza Betanię, odwiedza swoich przyjaciół i gdy przychodzi do tego domu, Maria namaszcza jego nogi drogocennym olejkiem nardowym i ociera jego nogi swoimi włosami. Jest to niezwykłe szaleństwo. Dlaczego? Dlatego, że taki olejek nardowy, on pochodzi z Himalajów, jest to wyciąg korzenny, są to swoiste, bardzo drogie, można by powiedzieć ekskluzywne perfumy, na które nie każdy mógł sobie pozwolić. Koszt takiego olejku to roczny zarobek przeciętnego robotnika. Nawet dziś, gdy sobie pomyślimy, że ktoś miałby przekazać tą kwotę na oddanie czci Jezusowi swoją roczną pensję, to też nie jeden mógłby powiedzieć, że jest to pewne szaleństwo. Jednak to Boże szaleństwo można zrozumieć tylko przez pryzmat serca i umysłu Marii, Łazarza, tych, którzy poznali te wielkie Boże tajemnice. Bo przecież przypominamy sobie, niedawno rozważaliśmy podczas niedzielnej liturgii moment, w którym słyszeliśmy o tym, że Jezus wskrzesił Łazarza. Jezus wskrzesił Łazarza do życia. Był to bardzo spektakularny cud, który ukazał wielkość Boga. A oto dziś w Słowie Bożym słyszymy, że ci, którzy doznali tej wielkiej łaski, potrafią się wdzięczyć. Gdy popatrzymy na symbolikę namaszczenia nóg, namaszczenia Jezusa tym olejkiem, zrozumiemy, do czego to Słowo Boże dziś nas wprowadza. Jest to swoiste wprowadzenie do tego, co ma się dokonać, do męki, śmierci samego Jezusa. Wiemy, że w dawnym czasie, gdy umierał człowiek, pogrzeb odbywał się tego samego dnia i tuż przed pogrzebem namaszczano ciało zmarłego. Bardzo często namaszczano to właśnie takim drogocennym olejkiem. Dlaczego to robiono? Ano dlatego, że ciało dość szybko się rozkładało i wydawało taki nieprzyjemny zapach. I ten olejek, który był bardzo intensywnym w swoim zapachu, niwelował trochę te nieprzyjemne zapachy. Chciałbym dziś usprawiedliwić to szaleństwo Marii, usprawiedliwić to działanie, które po ludzku wydaje się nielogiczne. Widzimy, że Judasz był bardzo niezadowolony z tego momentu. Był niezadowolony, bo powiedział, że te pieniądze można było sprzedać ten olejek i wykorzystać dla biednych. Judasz nie rozumiał do końca tego, chyba kim jest Jezus. Nie do końca miał świadomość, że czasami trzeba stracić, aby zyskać. My, żyjąc w codzienności, w świecie, który nas otacza, bardzo często boimy się tracić czasu dla drugiego człowieka. Dziś bardzo częsty problem to ten, że w komunikacji naszej, kiedy chcemy z kimś porozmawiać, to jest ok do momentu, kiedy ktoś mówi do mnie i ja go słucham. Natomiast gdy ja chcę komuś coś powiedzieć, podzielić się swoimi trudnościami, zmaganiami, to już nie jest ok, bo ten ktoś niekoniecznie chce tracić czas, a przynajmniej rzadko się zdarza, żeby ktoś w dzisiejszym zabieganym świecie chciał stracić czas dla drugiego człowieka. Tracić czas, można powiedzieć, można,
będąc na modlitwie, będąc z Bogiem. Dlaczego mówię o stracie czasu? Wielokrotnie słyszałem określenie, że wy, księża, zamiast iść do ludzi, głosić im Słowo Boże, to tyle czasu tracicie na modlitwie, na kolanach, trwanie przed Najświętszym Sakramentem i wpatrywanie się w ciszy godzinami w Jego postać eucharystyczną, w Jego obecność w tym Najświętszym Sakramencie. Jest to tracenie, marnowanie czasu, które jest trudne do zrozumienia dla tego, kto tego nie robi. Dlatego, kto trwa przed Chrystusem, kto w cudzysłowie mówiąc marnuje czas, można powiedzieć, że zyskuje go dwa razy tyle. Bo ktoś, kto trwa na duchowej jedności z Chrystusem, jest z Nim połączony duchowo. Mówi się, że osoby, które wychodzą głosić Słowo Boże, które wychodzą ewangelizować, powinny wychodzić z wieczernika, czyli wychodzić z tego momentu bliskości spotkania z Chrystusem, iść do ludzi i gdy się wraca, winni wracać przed Najświętszy Sakrament, aby oddać to wszystko Chrystusowi. Kiedy mamy łączność z tym, kto jest źródłem, możemy powiedzieć, że głosimy w sposób właściwy i pełny. Sami dobrze wiecie, kiedy jesteście w jedni, w jedności ze swoim pracodawcą, kiedy działacie tak, jak szef każe, możecie powiedzieć, że wykonujecie swoją pracę właściwie. Kiedy ojciec i matka są razem, rodzice, kiedy razem podejmują decyzje, kiedy są zgodni w nich, wtedy dzieci czują się bezpiecznie, bo wiedzą, że to wszystko, co się dzieje, dokonuje się w jedności. Gorzej jest, jeśli nie ma tej jedności, jeśli nie ma tej jednomyślności w działaniu, w myśleniu i w życiu, wtedy jest rozłam i wtedy jest niepokój. Jezus chce, abyśmy i my w jedności trwali przed Nim, abyśmy nie bali się, w cudzysłowie, marnować czasu, aby go jeszcze bardziej zyskiwać. Wielokrotnie słyszałem w swoim życiu określenia, że często kościoły są zbyt bogato ozdobione, że są wykonane zbyt kosztowne marmury, a przecież to jest Dom Boży. To właśnie w tym Domu Bożym powinny być zastosowane trwałe i dobre środki, które pozwolą, aby on jak najdłużej i jak najpiękniej wyglądał, bo jest to szczególne miejsce i szczególny czas spotkania z Chrystusem. Kiedy słyszę czasami, że Kościół jest zbyt bogato ubrany w kwiaty, to wtedy serce mi się kraje, ponieważ to jest to, co my po ludzku możemy Chrystusowi dać. To, co my możemy podkreślić swoją wiarę, jeżeli mamy świadomość, kto jest obecny w Najświętszym Sakramencie, to nie będziemy się dziwić i nie będziemy żałować czy też wystroju Kościoła, czy też jeśli chodzi o wygląd świątyni. Zachęcam Cię, abyś był, abyś była hojnym, hojna w dawaniu Chrystusowi tego, co najcenniejsze w Twoim życiu, a wtedy On uczyni Twoje serce, Twoje życie pięknym. I to On będzie wtedy królował w Twoim i moim życiu. Zachęcam Cię, aby ten tydzień, który rozpoczął się wczorajszą Niedzielą Palmową, Niedzielą Męki Pańskiej, aby ten tydzień wprowadzał Cię coraz bardziej i coraz głębiej w te Boże misteria. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.